Rozwój krajowej infrastruktury drogowej to jeden z głównych priorytetów rządu, który dba zarówno o duże inwestycje kluczowe w skali całego kraju, jak i te lokalne, bliskie każdemu z nas. Dzięki zrównoważonemu rozwojowi całego kraju poprawiamy komfort życia wszystkich mieszkańców. Tak informuje minister Zbigniew Hoffmann, zaznaczając, że region Wielkopolski Wschodniej kolejny raz jest beneficjentem dużego rządowego wsparcia finansowego. Przy okazji podziękował samorządowcom za składanie dobrych wniosków i tym samym sięganie po środki finansowe, które pomogą zrealizować inwestycje służące mieszkańcom naszego okręgu. W efekcie z rządowego programu rozwoju dróg do Wielkopolski Wschodniej ma trafić kilkadziesiąt milionów złotych. Wśród beneficjentów są zarówno powiaty koniński, turecki, słupecki i kolski, jak i gminy z ich terenów. Niektóre z dofinansowanych inwestycji to nowe zadania jednoroczne, inne to kilkuletnie, które w 2023 będą finalizowane, a pozostałe to rozpoczynające się w tym roku i zamykane w przyszłym. Jedno z takich nowych przedsięwzięć będzie realizowane w Koninie. Z funduszu będzie na nie 50% wartości oszacowanej na prawie 8 700 000 zł według dokumentów z ministerstwa. Inną kwotę natomiast podają władze miasta. Złożyliśmy wniosek na ulicę Laskowiecką po raz drugi, bo w poprzedniej edycji otrzymaliśmy z funduszu 700 tysięcy złotych zaledwie i inwestycja ma kosztować około 10 milionów złotych, więc odpisaliśmy panu wojewodzie, że nie jesteśmy w stanie tej inwestycji wtedy zrealizować. Ponowiliśmy wniosek i tym razem otrzymaliśmy kwotę 4,3 miliona złotych. Zastanawiamy się, na ile będziemy w stanie dołożyć pozostałą kwotę i ile z przetargu może w tym momencie wyjść. Dokumentacja jest dosyć świeża, zakłada ona przebudowę odcinka na długości 1 kilometra. No i to jest pełna przebudowa związana z wymianą, całkowicie przebudową nawierzchni, z budową oświetlenia, instalacji deszczowej zgodnie ze standardami. No i koszt 10 milionów złotych. Myślę, że zaczniemy teraz analizować wewnętrznie nasz budżet na ten rok. Bardzo bym chciał, żeby ta inwestycja została zrealizowana, bo wpisywałaby się ona w kolejne etapy inwestycji w tamtym miejscu. Takich jak już wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa czy planowana rozbudowa ulicy Jana Pawła II. Nie wiadomo jednak do końca, czy ulica Laskowiecka w tym roku powstanie. Trudno mi na razie powiedzieć, czy ona na pewno będzie. Na pewno jest to o wiele większa kwota niż ją mieliśmy. Jesteśmy z tego zadowoleni, ale czy finanse miasta pozwolą w tym roku rozpisać ten przetarg, biorąc pod uwagę inne nasze przetargi, inwestycje, to zobaczymy. I nie jest to bynajmniej kwestia czyichś upodobań bądź chęci. Teraz finanse samorządów są w bardzo ciężkim stanie. To wynika ze zmian ustawowych, z koniunktury gospodarczej. My pozyskaliśmy przez ostatnie 4 lata około 350 milionów dotacji. Bardzo dużo do tego musieliśmy dołożyć z własnych środków, także też musimy teraz uważać, które inwestycje będą najbardziej trafione, będą najbardziej potrzebne dla mieszkańców, bo nie stać nas na wykorzystywanie wszystkich dotacji. Natomiast mamy taką zasadę, że staramy się pozyskać dotacje wielokanałowo na wszystkie inwestycje. Tam, gdzie są konkursy, to zawsze składamy. Na niektóre inwestycje udaje się zebrać dotacje z różnych źródeł, których wysokość jest bardzo różna. Podobnie jak z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie wysokość dotacji wobec kosztów całych przedsięwzięć jest rozmaita. Jedne samorządy otrzymają zatem 80% ogólnych kosztów projektu, a inne tylko 50%. Wśród tych z najniższym procentem jest między innymi powiat koniński, który, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, będzie interweniował w tej sprawie, aby uzyskać większe dofinansowanie. Jest bowiem uboższym powiatem niż na przykład turecki, który zyskał dotację na poziomie aż 80%. Pewnie inne samorządy także będą się starały o zwiększenie przyznanych im pieniędzy, bo dzisiaj liczy się każdy grosz. Czy przyczyni się to do zwiększenia dofinansowania dla nich? Czas pokaże.